Inny pocieszyciel. Ewangelia według Jana, 14 rozdział, 16 werset. Duch Święty. Drogi czytelniku Biblii, jeśli jesteś narodzony na nowo, jeśli masz pewność życia wiecznego, to rozważanie na temat Ducha Świętego przyniesie ci korzyść. Pozwól, że zapytam cię, jak traktujesz Ducha Świętego, tego boskiego gościa. Mówię teraz z czcią o Bożej obecności. Jak często myślisz o tym w ciągu dnia, że twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego? Gdyby królowa przyszła na pewien czas, zamieszkała z kimś z nas, nie myślelibyśmy o niczym innym, jak obchodzimy się z Duchem Świętym, który mieszka w nas? Nie myślimy o nim przez pół dnia, jednak myślimy o nim, gdy czynimy wszystko zgodnie z przedsięwzięciem naszego serca, aby podobać się Panu. Skuteczna obecność Ducha Świętego krzyżuje egoizm i daje wolność myślenia o Duchu Świętym podczas naszej codziennej drogi. Ta obecność zajmuje nas jednym przedmiotem – Jezusem Chrystusem. Tam, gdzie kończy się życie ciała, zaczyna się życie Ducha. I praktycznie mamy moc w życiu ducha, tym więcej, im bardziej ciało jest martwe. Mieć ducha to jedno, ale być napełnionym Duchem Świętym to drugie. Kiedy On jest jedynym źródłem moich myśli, jestem Nim napełniony. Jeśli On ma władzę nad moim sercem, ma moc uciszyć to, co nie jest z Boga, zachować moją duszę od zła i kierować każdym aspektem mojego życia i postępowania. Czasami może zaistnieć potrzeba upomnienia. Ciało nie może upomnieć ciała, ani ciało nie podda się temu. Ale jeżeli rzeczywiście chodzisz w duchu, będziesz miał Bożą władzę według Jego miary, a szatan będzie ulegał duchowi. Duch Święty przelewa się jak rzeki wody żywej, z duszy tego, w którym mieszka, wypływając na wszystkie strony. Może to być na dobrej glebie lub na jałowym piasku, ale mimo to jego natura i moc zawsze wypływają. Kiedy człowiek nie jest napełniony Duchem Bożym, uwodzicielska moc wroga oślepia jego wyobraźnię. Powinniśmy być w stanie pokonać każdego wroga nie za pomocą ludzkiej mądrości, intelektu i zrozumienia, ale w mocy ducha. Jeśli inni nie wierzą w Słowo Boże, to i tak nie zamierzam zrezygnować z miecza ducha, tylko dlatego, że inni uważają, że nie będzie ciąć. Wiem, że będzie ciąć i dlatego go używam. Chodziło o innego pocieszyciela, czyli Ducha Świętego, o czym pisze nam Ewangelia według Jana, 14 rozdział, 16 werset.